Pszczołeczka niepokorne dusze, teraz będzie szła mojego autorstwa książka pod tytułem... Cholera, jeszcze go nie wymyśliłem. Ale słuchajcie, to nie jest cała książka, od razu mówię. Mam nadzieję, że wam się spodoba, przynajmniej ta część jej. Noż kurwa, jak ja się w to wiebałem, krzyknąłem rozpaczliwie wymachując mieczem, a napór nieumarłych i ta był coraz większy. Czemu kurwa nie mam jakiejś pepeszy, albo shotguna, tylko ten zawajdany nieczusko kcięcie, i już prawie po mnie za plecami tylko ściana, po lewej truposze, po prawej truposze, a przede mną zgadnijcie sami truposze. A chuj tam raz się żyje, skoczyłem przed siebie wymachując mieczem na wszystkie strony. Fartownie uderzyłem ostrzem miecza w głowę szkieleta przede mną, a następnie zrobiłem unik przed zardzewiałym mieczem szkieleta z prawej i wpadłem na szkieleta z lewej z takim impetem, że się cały rozsypał od uderzenia. Nasz kurwa dwa z głowy, został jeszcze jakiś 1200 zombie, a i nie zapomnijmy o gwoździu programu czterech nekromantów i ich zawajdani akolici. Kurwa, brakuje jeszcze tylko jakiegoś smoka i by były wyrównane szanse, hehe. Odzyskałem równowagę, a dzięki wyeliminowaniu z zabawy dwóch szkieletów wpadł mi do głowy chytry plan. Wziąłem z podłogi podniszczoną tarczę szkieleta, no co jemu i tak by się do niczego już nie sprzedała, a mi jak znalazł obrót drugi wokół własnej osi i zód w masę nieumarłego ścierwa. Tarcza się odbiła od tarczy pierwszego szkieleta, w którego trafiła, z jedynym skutkiem, ze szkielet się przewrócił, przy czym odpadła mu lewa noga i teraz pełzał w moją stronę. Zabawny widok, ale kurwa jego ziomkowie się nieco wkurwili i zacisnęli kręgi wokół mnie, kurwa, a chuj plance. Wyjąłem z kieszeni kawałek łańcucha 2 metry dokładniej i zacząłem nim wywijać wokół siebie, no i chuj wam miedzy kości, skurwysyny, a szkielety, które podchodziły, traciły głowy. Nagle znikąd zaczęły dochodzić odgłosy okutych butów, a z zakrętów zaczęli wybiegać masy rycerzy, a kiedy wbiegli między szkielety, rozpoczęła się rzeź, hej. Zakutełby, znajcie sobie własne szkielety, te są moje, ej noż kurwa, ja go miałem skasować. Nagle do walki dołączyli sługusy nekromantów, czyli ich akolici, wspólnie zrzucili jakieś zaklecie, a za nieumarłymi otworzyły się dziwne portale, z których zaczęli wychodzić całe armie zombie. Kurwa, a było tak pięknie. Nagle obok mnie przebiegła kwistowłosa pieknost, najładniejsza dziewczyna, jaką widziałem, no, a przynajmniej była w pierwszej piątce, miała. W rękach dwa miecze i zgrabnie przeskakiwała do zombiaka, ścinała mu głowę i odskakiwała jak łania, kurwa, ale laska, ej zakutełbieg, to jest, powiedziałem do pierwszego z brzegu zbrojnego, ten mnie chyba nie zrozumiał, bo krzyknął. Co sinus, chyba po rosyjsku, albo włosku, albo jednocześnie to i to, aki z tobą, i zacząłem się przebijać do miejsca, gdzie ostatnio widziałem dziewczynę. Nagle nad głową przeleciała mi kula ognia i uderzyła w akolite na podwyższeniu. Super, jeszcze żyje, przebijałem się dalej, no razem jednak raz niej wziąłem wymach mieczem i skosiłem dwóch zombie, a za ich truchę zauważyłem czerwonowłosą piękność, właśnie dziesiątkowała samodzielnie większą grupę nieumarłych. Po czym znów te pieprzone zombie mi ją zasłoniły, kurwa, zasracę od słocie mi ją. Trzasnąłem szkieleta rękojeścią miecza, odciąłem głowę zombie i znów ją ujrzałem. Tym razem jednak była trzymana za gardło przez jednego z nekromantów. Coś we mnie zagrzało, można by powiedzieć, że się delikatnie zdenerwowałem i nie wiedzieć kiedy, ani jak, skasowałem siedmiu zombie oddzielających mnie od nekromanty. On sam był tak zdziwiony, że puścił dziewczynę, a może to była wina rękojeści miecza, która wystawała mu z czoła. W każdym razie puścił ją, a ona nieprzytomna. Upadła na ziemię, od razu podbiegłem do nekromanty, wyjąc swój miecz, strasznie głęboko siedział, po czym ustawiłem się nad nieprzytomną i nie pozwoliłem żadnemu z nieumarłych się do niej zbliżyć. Co dziwo, koniec bitwy nastąpił bardzo szybko po tym, jak zabiłem jednego z czterech nekromantów. Ich kultyści nie mogli utrzymać swoich zakleć, a pozostała trójka szybko zreiterowała, a szeregi nieumarłych zaczęły gwałtownie topnieć, kiedy przypomniałem ostatniemu zombiakowi. W swojej okolicy, za nie żyje, upadłem na kolana i uświadomiłem sobie coś dziwnego. Całe moje ciało było pokaleczone, a spodnie dzisowe chlera trafiła, po czym zemlałem, no, a teraz się obudzę we własnym łóżku. Obok bezestał mój wierny komputer, otworzyłem oczy, dupa kurwa jebana mać. Po jakichś 5 minutach puszczania przekleństw na wiatr postanowiłem zbadać otoczenie, a nie tylko patrzeć się w sufit. Po prawej ściana, po lewej trochę przestrzeni krzesło, a za nim malutkie okienko, za którego piżdziło jak cholera, chyba zimę tu mieli. Nad głową ściana, patrząc w dół, widziałem dziwne drzwi, a dziwne dlatego, że były w postaci sześć kąta, a zawiasy były u góry, no tyle o pomieszczeniu, a teraz coś o mnie, zostałem porządnie obandażowany. Wszystkie rany zostały fachowo zszyte, sodząc po ich stanie musiałem być nieprzytomny co najmniej tydzień lub dwa, ale o dziwo zarost tylko mi minimalnie się zwiększył. Fila, ktoś mnie rozebrał, co za zasrace, człowiek ratuje kobiecie zytcie, a oni mu nawet koszulę ukradną, a w sumie cholera by to i tak była podarta, tak samo dres i spodnie, tylko skąd ja teraz wytrzasnę nową odzież. Po dojściu do UW wniosków uświadomiłem sobie, że zasypiam, po czym zasnąłem, no, a teraz się obudzę we własnym łóżku. Obok bedze stał mój wierny komputer, a o monitor bedze się opierał mój wierny nóż, a obok bedze leżeć moja wierna Snape PSG na prąd i kulki z plastyku. Ale zawsze kurde znowu nie wyszło, co jest z tym światem nie tak. Ale zaraz, tym razem się coś zmieniło. Na krześle siedziała ubrana na ciemną zieleń jakaś starucha, na razie nie zauważyła, że się ocknąłem. Lepiej nie będę robił gwałtownych ruchów, bo babina jeszcze zawału dostanie zaraz do pokoju oprócz babiny. Bo nie wygląda na taką, co by mogła chodzić w niesli jeszcze wieszak z moją bluzą i jakimiś rzeczami. No dobra staruszko, już mi cię przestało być żal, w kocu to mnie wala. Po jakichś zasranych światach widzę, nawet kablówki nie mają, a co gorsza internetu raczej też nie mają. Uga, krzyknąłem gwałtownie się podnosząc i wtedy zauważyłem swój błąd. Staruszki tutaj nie musieli wnosić, sama pewne jeszcze w maratonach biega. Powiem więcej, to był najlepszy start w historii wstawania z krzesła do biegu, a i dodam, że krzesło wypadło przez okno, a i nadal piżdzi. Wstałem ubierając się, zauważyłem, że moja bluza i koszulka zostały zacerowane od środka jakąś dziwną nicią i nawet fajnie to wyglądało. Ale zamiast moich dzisów dostałem jakieś
Czarne bojówki tylko, że z tej dziwnej nici jakby na to nie patrzę co kilka klas lepsze od moich dzisów. Kiedy skoczyłem się ubierać do pokoju, wpadł najpierw jeden, potem drugi zbrojny, a za nim jakiś palant w sukience białej wyglądała jak szata magów z gier. No, staruszka między ćwiczeniami do maratonu musiała pobiec ogłosić, że bohater się obudził. No i czadzor kurde, a może padła na zawał, a jej ostatnie słowa to uga buga ze wskazaniem na tego dziwnego typa, co go trzymamy za sześciokątnymi drzwiami. Do sali weszła staruszka uradowana w cztery dupy, kamień z serca ona zyje, ale czemu tak szczerze zęby, czy zby to jakiś tutejszy wyraz powitania, nieważne, też się do niej uśmiechnąłem, a jej coś mina zbledła, czyli pudło. No cóż, spróbujmy przełamać lody, powiedziałem na głos do palanta w sukience, a on do mnie uga buga, uga buga, uga buga. Kurwa, chyba najwyraźniej chcą mnie przestraszyć, to im nie ujdzie na sucho, chyba wezmę zakładników i zobaczymy kto tu rodzi. No cóż, pomysł z zakładnikami nie wyszedł, bo kretyn w sukience jest naprawdę magiem, cały czas wykrzykuje uga buga i macha kijkiem, a kijek zaczął świecić, to chyba znaczy, że próbuje się ze mną porozumieć, a zaklecie mam mu powiedzieć, co według mnie znaczy uga buga. No teraz to mam dylemat, próbować go naprostować czy śmiać się dalej w duchu, a niech tam takiej zabawy nie przepuszczę, może wymyślę mu nowy język. Moje miłe rozmyślania przerwał kolejny kretyn w sukience, co oni z nimi mają, wyprzedaż była czy co, tym razem miał na sobie szaty niebieskie, chyba zrozumiał mój kawał, bo od razu zaczął się śmiać, a biały zrobił się na twarzy czerwony. No cóż, teraz niebieski zwrócił się do mnie swoim dziwnym językiem, po czym pokazał na swoje usta, powiedział coś, po czym pokazał na mnie, okej, szajbusie. Chcesz, żebym gadał po tym, jak mi taki niezły kawał zepsułeś, powiedziałem patrząc na niebieskiego. Ten wziął swój kijek, zaczął nim machać, powtarzając moje słowa, po czym kijek zaczął świecić, a on przemówił do mnie ludzkim głosem. Po pierwsze, nazywam się Wilus, a nie Szajbus, jestem arcymagiem natury, moją specjalizacją jest woda. A przerwałem mu machnieciem ręki i sam zacząłem nawijać, okej, ja to Y. Ja kurde, przecież nie powiem mu, jak się nazywam, mało to książek się naczytałem, gdzie imiona mają noc. Nazywam się Najemnik, zrobił zdziwioną mi na dziwne imię, imieniem zawodem powiedziałem z pasią, a w międzyczasie biały mag wymachiwał patykiem. No dobrze, a skąd pochodzisz? Z Krakowa, nie znam tego kraju, to gdzieś na wschód od pastwa krasnoludów. Tak, za siedmioma górami, za siedmioma lasami obok burdelu, a między złodziejczami a korupciopolitykami, odpowiedziałem z mądrą miną. Wtedy wtrocił się biały, a tak, słyszałem, piękne państwo i bardzo bogate, a jacy szlachetni ludzie tam mieszkają, a nie mówiłem za debil, to samo pomyślał chyba niebieski, bo się również usmiechnął i znowu widząc moją reakcję biały chyba zle ją zrozumiał, bo zaczął nawijać, ja arcymag siedem kręgu, pisarz i twórca wielu ksiąg magicznych. I zakleć, nazywam się Mercudis, jeden doradca królowej do spraw magicznych i wielu, wielu innych. Aha, wielcem rad cię poznać, arcymagu debilizmu, powiedziałem kłaniając się w jego stronę, a on chyba nie skapował, o co chodzi. W każdym razie nie mamy już czasu na przedstawienia, pozwolisz, że zrzucę na ciebie czar komunikaci, nauczysz się zakiniemu momentalnie naszego języka, nie? Ja to zrobię, w końcu jestem arcymagiem debilizmu. Tego nie wiem co to za zaklecie, ale wolę, żeby to niebieski je rzucił, bo wiesz, tak szlachetna magia przez jakże wielkiego kretyna a ty mogłaby noc już być zbyt potężna na me barki. Niebieski zaśmiał się pod nosem i zaczął znów machać kijkiem, tym razem w moją stronę, a biały podniósł głowę jeszcze wyżej i był chyba niezwykle dumny z siebie. Po skoczeniu zaklecia przez chwilę czułem zawroty głowy, ale tylko chwilę, kiedy doszłem do siebie, niebieski powiedział, a teraz chodźmy do królowej, oczekuje nas. Wychodząc z pokoju zauważyłem, że drzwi opadają w fantazyjny sposób za nami, a przed nami zbrojni torowali nam przejście przez korytarz, a jednak jestem bohaterem, w kocu po jakie licho by tylu ludzi tu stało. I idąc za zbrojnymi zacząłem istak, żeby biały został z tyłu, ja sam wyrównałem krok z niebieskim i zacząłem mówić tak, żeby biały nie mógł nas zrozumieć. Mam dwa pytania. Pierwsze, podczas bitwy zdarzyło mi się uratować ładną dziewczynę, czerwone włosy, ładne nogi i twarz warta majątek, co z nią, słysząc moje pytanie, niebieski prychnął, po czym powiedział, ty naprawdę nie wiesz kto to był, chyba jesteś jedyną osobą w kraju, która tego nie wie, odpowiesz czy nie. Warknąłem, no już dobrze, nic jej nie jest, obudziła się 3 dni temu, kurwa super, czyli dla tej laski jestem teraz bohaterem, hehe, pomyślałem. A powiedziałem, a jak się ona nazywa? Ach, podobnie jak u ciebie, ona też nie podała nikomu swego, zwiemy ją tutaj smoczym zabójcą. A tak na marginesie, na twoim miejscu nie cieszyłbym się z tego, że jej nic nie jest. Czemu? Bo teraz chce cię zabić, powiedział z uśmiechem na twarzy, a mnie zamurowało, że dopiero kiedy biały wpadł mi na plecy, ruszyłem dalej, szybko dogoniłem niebieskiego i zapytałem co czemu. Któż to wie, kto zrozumie kobiece serce, kurde, a poważnie nie mam pojęcia, wczoraj podczas uczyty nam to oznajmiła, kurwa, no nic nie bój się, jesteś teraz gościem królowej, więc nic ci nie grozi, a fajnie, weszliśmy do wielkiej sali udekorowanymi mieczami i kijkami magłone, chyba się nazywają różkami, ale no nic, sala po środku była pusta, a my stanęliśmy przed królową. Poznałem po tym, że niebieski i biały padli na twarz, no cóż, a co do mnie powiem, niewiele po prostu. Jak Bóg rozdawał zdrowy rozsądek, byłem na wagarach, mrugnąłem do królowej i szczerze po słowiasku się do niej uśmiechnęłem. Wszyscy byli w takim szoku, że dopiero kiedy niebieski spróbował mnie podciąć, żeby mu klok, albo co, królowa zareagowała, czemu nie klekasz, ani mi się nie kłaniasz, najwyraźniej była naprawdę ciekawa, a ponieważ nie mam zamiaru się nikomu tutaj kłaniać, pani, w moich stronach klekamy tylko przy ranych i upośledzonych psychicznie, a kłaniamy się tylko ludziom, którzy nie mają zbyt wielkiego poziomu inteligencji, a gdybym się ukłonił jak reszta tu zgromadzonych, a ty pani dowiedziałabyś się o zwywzajach z mojego pastwa, nie pożyłbym na tyle długo, żeby to wyjaśnić, w takim razie jak pokazujecie szacunek wyższej kaście, bardzo prosto, po prostu nie wbijamy im noza w plecy, tylko uczciwie ich wieszamy, ale tego już nie dodałem, aha, co kraj to zwyczaje, powiedziała. Nagle do sali wpadła czerwonowłosa piękność, od razu podbiegła do królowej i krzyknęła, pozwól mi go zabić, pani, pozwól. Królowa machnęła ręką, żeby ja mu ciszyć, po czym zwróciła się do mnie, skąd jesteś, wędrowcze, i jak cię zwam, jestem znikąd, pani, nie ma tu kraju, z którego pochodzę, miasto, gdzie się wychowałem.
Tu nie istnieje Azdom nie najemnym mieczem inaczej najemnikiem jak to nie ma tu twojego kraju i miasta zostały zniszczone. Nie pani mój kraj i miasto istnieje, ale nie tutaj istnieje w innym wymiarze co. Zostałem wrzucony do tego świata przez stworzenie z Wocy 7 onem wcześniej wyrzucił tu sześć innych ludzi, którzy już niestety nie żyją. Ja jestem 7, a kiedy ja przegram zyska on moc by podbić każde królestwo w tym świecie, państwo. Czy inny TF, ur społeczny zamarła cisza po czym odezwała się królowa dziękuję ci za twoje wyjaśnienia. Ale co masz na myśli mówiąc o przegranej no cóż, jeśli zginę on podwoi swoją moc to w sumie tyle to straszne odezwał się ktoś z boku zauważyłem, że to czerwono w losam równęłem do niej i powiedziałem Zakizę tak bardzo się o mnie troszczysz powiedziałem z przekosem tak to straszne, bo nie będę mogła cię zabić a cholerny demon ci taką frajdę popsuła skoro. Nie mogę cię zabić, a przyrzekałam, że każdego mężczyznę, który mnie w czym spokona zabije, albo po ślubie tu mnie zatkało kurde chciałem ją tylko bzyknąć, a nie użerać się z jotką do koca życia pani zwróciłem się do królowej w moich stronach jest zwyczaj ze królce, z, królowa mogą cofnąć ludzkie przyrzeczenia czy tak jest i u was. Niestety nie HMM, a jeśli się nie zgodzę to ona ma wtedy spokój tak co nie zgodzisz się. Wybuchnęła czerwona włosa no wiesz bezesz miała spokój, bo próbowałaś jednego sposobu i drugiego a teraz się mściwie uśmiechając i na obu zlamiłaś co to znaczy nagle o dziwi dla wszystkich wtrącił się niebieski nazwał cię w swoim języku nieudacznikiem co. Wyjęła swoje dwa miecze i się na mnie zamierzyła, a ja nic nawet się nie poruszyłem w ostatniej chwili zatrzymała swoje miecze a ja nadal ją ignorowałem zaczęła sapać skakać dookoła mnie, a ja z kurturon z największym namaszczeniem powiedziałem jakbyś kurwa nie zauważyła próbuję ocalić twój wianek małżeski, a ty mi tu z takimi scenami wyskakujesz znów wtrociła się ta niebieska szuja no wiesz ona już się z tobą ożeniła nie będąc mogła cię zabić. Tym samym automatycznie staje się twoją żoną, ale ty jej mężem nie musisz być, a na Polski byś mógł ona jak pójdzie się bzykać z kimś innym niż ty to traci swój honor i musi oddać swoje miecze, a ty możesz robić co chcesz nie patrząc na nią popatrzyłem się na smoczą zabójczynię z jak najbardziej lubieżnym wzrokiem na jaki było mnie stać ona sama zadrżała, a ja wyciągnąłem rękę jakbym chciał ją pogłaskać po policzku, ale w ostatniej chwili zatrzymałem dłoń dawaj. Miecze rudy becwale skoro wystarczy się ich pozbyć to je po prostu wywalmy królowa zachikotała i powiedziała trafił swój na swego wojownik bez honoru za to z złotym sumieniem i wojowniczka ze honorem ponad wszystko hihi królowa wstała i przemówiła ten spór mnie nie obchodzi ale wracając do faktów jeśli zginiesz nasz dróg zyska niewiarygodną moc tak Y tak królowa machnęła ręką i nakazała wąwą stąd wszyscy prócz was wskazała na mnie i czerwono. Włosom kiedy wszyscy wyszli królowa powiedziała o tej pory smoczy zabójco jesteś odpowiedzialna za życie najemnika jutro oboje wyruszycie w przebraniach do zamku Derwak ze stacjonuje królon wraz z rycerstwem i niech on decyduje co dalej po wyjściu od królowej od razu podbiegł do mnie biały mak kretynizmu i zaczął się wydzierać ja jestem niedorozwinięty ja człowiek wielce utalentowany ja człowiek który zajmuje wielce ważne stanowisko w pastwie nadwornego. Doradcy samej królowej jestem niedorozwinięty w trakcie wykrzykiwania przez białego tych jakże słusznych słów wtrociłem nieuprzejmie ponieważ byłem lekko wkurzony, że dopiero co się ocknąłem już. Muszę odejść co kto tak powiedział już ja tego szubrawca w dyby zakuję i 300 batów mu w plecy przyfacjonuje biały najwyraźniej zdziwiony powiedział no przecież ukłoniłeś mi się aha kurde na przyszłość zapamiętać nikomu się nie kłaniać, bo mogę trafić na kolejnego debila szlachetny magu debilizmu ukłoniłem ci się tylko z tego powodu, że szanuję wasze zwyczaje nagle z moich pleców ktoś się odezwał mam cię przygotować. Do drogi i odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania powiedziała niebieska szuja wychodząc za moich pleców doskonale powiedziałem donośnym głosem, a więc chodźmy odchodząc za niebieskim ponownie ukłoniłem się białemu po chwili zrównałem krok z niebieskim co było dosyć trudne ponieważ praktycznie co zakręt musiałem się przeciskać pomiędzy zbrojnymi, a jemu jakby nigdy nic wszyscy schodzili z drogi wiesz on jest dosyć próżny, ale to naprawdę dobry człowiek. Gdybyś mu wyjaśnił, że to tylko nieporozumienie na pewno by ci wybaczył kto biały czy ten zbrojny którego biegnąc za tobą wyrzuciłem do tej dziwnej dziury w podłodze co są co kawałek co zrobiłeś, krzyknął odwracając się do mnie nic tylko żartowałem, a wracając do ważnych spraw to co mam zabrać na wyprawę, bo wiesz nie za bardzo jestem tutejszy niebieski się zatrzymał i zamyślonym głosem powiedział no cóż na pewno odtrutkę na trupie jadpaje czym rówkowym szczeli, tu przestałem słuchać po chwili usłyszałem interesujące słowo łuk i strzały ale no wiesz nie jestem za dobrym łucznikiem to nic smocza zabójczyni cię nauczyta no jasne, a na ćwiczeniach będę robił zatarcze już to widzę czerwona włosa mówi do królowej podczas treningu. Miał się uchylić przed strzelą niestety tego nie zrobił i tak 20 razy to zupełnie jego wina oprócz łuku nie martw się tak powiedział patrząc na mnie bezesz miał. Przecież miecz i sztylety w liczbie 7 poprawiłem no i widzisz od razu lepiej powiedział uśmiechając się zresztą ona raczej użyje trucizny wyobraźnie do dzeła no ale mówiłam żeby tego nie jadł a on się uparł kurde ten to potrafi człowieka pocieszyć ale zaraz przecie ona jest jak to królowa powiedziała wojownikiem który ma honor ponad wszystko kurde zara niebieskiemu dorobię trochę fioletowego tak podeczy niebieski znów zaczął. Nawikali na zapasy znów ruszyliśmy, a ja go przestałem słuchać dotarliśmy do dziwnego pomieszczenia niebieski podszedł do sześciokątnych drzwi przyłożył rękę do nich i się otwarły pomieszczeniu był tylko stół i dziwny wieszak w kształcie królowej w środku na ścianie niebieski podszedł do wieszaka położył rękę na ręce statuetki po czym przyłożył głowę do jej głowy Y tego magu czegoś tam nie chce ci psuć intymnych chwil z twoją ukochaną i w ogóle. Ale po pierwsze mam takie wrażenie, że nie powinieneś się zabawiać z statuł. Przerwałem bo na stole obok w dziwnym rozbłysku zaczęły się materializować pakunki ze sprzętem cholera taka statuetka powinna być w każdym domu zaraz obok fotela, a przed fotele telewizor już by nie trzeba krzyczeć przynieś mi piwo lub na banały tylko kładzesz rękę i masz piwo to niebieskie jak to zała niebieski się odwrócił i zaczął mówić to zeki fluktuacji przestrzennej w kąti. A po ludzku proszę ta magia no, a nie mogłeś tak od razu burknąłem no cóż chcesz spróbować możesz dosłownie stworzyć wszystko zeki temu tylko nie przesadz im trudniejsza i trudniejsza rzecz do stworzenia tym zużywa więcej magii z twojego ciała aha no cóż podeszłem do statu.
Hatuły położyłem rękę na jej ręce i przyłożyłem głowę do niej kurde co bytu. A i musisz wiedzieć jak to jest skonstruowane, z jakich materiałów się składa i przynajmniej umieć przypomnieć sobie dotyk tego. Aha kurde, popsuł mi plany stworzenia Zambozeta, ale może z czołgiem się uda kurde, a jak z nim potem stąd wyjadę, sorry królowo za to, że ci czołgiem by po zamku przejechałem i w ogóle to wina niebieskiego, bo się zastaryła, palnie to głupie, może możesz shotguna, a potem będę strzelał przekleństwami, bo w życiu naboja w ręku do shotguna. Nie miałem tym bardziej shotguna też kurde, tyle broni w ręku miałem, a w życiu minia wypadł nabój tak, żebym go z magazynka wyjął kurwa, wiem metal to moja katana, a miecz zrobię sobie taki jak miał ten z gry, jak on tam miał książę jakiś tam jebać, to miecz się nazywał kurwa chujwi, a ostrze zimne nie ostrze lodu kurwa nie pamiętam, jebać to bedze się nazywał pożeraczem dusz, dobrze przynajmniej, że sporo na niego patrzyłem, wiem jak wygląda co do centymetra oki stwarzam. Obudziłem się po chwili, na podłodze obok mnie chodziła smocza zabójczyni, coś się wydzerała na maga, mak się broniło i niebieski wpadłeś w niezłą kabałę, zaraz ona się wydzera, co ty sobie myślałeś, co pozwolić człowiekowi dopiero co stającemu po magicznym leczeniu korzystać z technoportalu, przecież to mogło go zabić, niebieski zdychając chyba powtarza to samo zdanie któryś raz z rzędu, mówię ci, że to był wypadek, większość ludzi zanim uda im się stworzyć cokolwiek, to muszą przez około 50 lat ćwiczyć swój umysł, a i to wtedy nie udaje im się stworzyć nic bardziej skomplikowanego niż deska, a ten od razu robi sobie miecz z ornamentami, i do tego miecz magiczny, co więcej miecz odo. Dobra, koniec spania, dokoczyłem słabym głosem, wy od razu oboje do mnie przypadli i zaczęli się nawzajem przekrzykiwać, czerwona ty głupku idioto, jutro wyruszamy, a ty nawet niebieski gdzie studiowałeś, kto był twoim mistrzem, czerwona, i jak my teraz wyruszymy, tyle przygotowań tak wiele. Dobra, dawanie im sygnału, że jestem przytomny, był złym pomysłem, oki po kolei, nie uczyłem się nigdy u nikogo, nie licząc 6 lat mordegi w podstawówce, 3 gimnazjum i 4 w technikum, 13 lat zmarnowanego życia, a mogłem robić w tym czasie w polu ziemniaki hodować, albo co, a co do wyprawy już mi lepiej, wstałem otrzepując z siebie brud, ale jest mi trochę zimno, chcesz mnie ogrzać w łóżku, piekna zabójczyni. I znowu wylądowałem na ziemi na skutek glizej niezidentyfikowanego obiektu, którym okazał się być but zabójczyni połączony z jej nogą, niebieski wtrącił, kiedy się znów podniosłem, takie rzeczy jak twój miecz zazwyczaj tworzy od 60 do 100 magów lub co najmniej 6 arcymagów, aha, a ja jestem ultra cheaper magiem i mam wyjebane na wasz system magiczny, zabójczyni wzasknęła, po czym się ukłoniła. Niebieski szybko poszedł w jej ślady, znaczy z ukłonem nocowy, nagle z tymi ukłonami trochę siedzenia na kąpie i grania w strategię, to każdy będzie mógł sobie. Ktoś zakaszlał za moimi plecami, odskoczyłem, odwróciłem się i pospiesznie się nie ukłoniłem, przede mną stała królowa patrząc się na mnie jakbym był przed chwilą odnalezionym bardzo kochanym i cenionym pudelkiem, no wiecie takim co niektóre idiotki w torebkach nosiły, usmiechnąłem się do niej, kurde pójdę chyba się zgłoszę po ten zdrowy rozsądek do nieba, bo kurde wpadnę w kocu w jakieś tarapaty czy co, w czym możemy pomóc, jaśnie wielbożna pani, powiedział niebieski. Kurde mów za siebie debilu, jeszcze nas gdzieś pośle przy okazji, albo co, pomyślałem, a powiedziałem dokładnie w czym oni mogą pomóc, oni, powiedziała zdziwiona królowa, dokładnie chodzi mi o tych co trzymają uszy przy ścianach w tej chwili co, no przecie to oczywiste, nawet teraz jeden kaszlnął, a drugi sapie jak to jesteśmy podsłuchiwani, a owszem odkąd pani tu weszła jest ich około 4, którzy bacznie nasłuchują, nieważne, ale dobrze wiedzieć, chciałam się tylko dowiedzieć co to za huk, chwilę temu no ładnie w normalnym królestwie jak coś wybucha to szlachta, a co dopiero królowa, wysyłają najniżej utytułowanego człowieka, a tu proszę było bum, i sama królowa przebiegła rany, czy oni w morbk nie grali nigdy, niebieski w ukłonach to najemnik pani stworzył sobie broń, dobrze na przyszłość, proszę bym była wcześniej powiadomiona o takich sprawach, zanim niebieski zaczął się podlizywać, Lizus jeden wtrąciłem, oczywiście pani i przepraszamy, będziemy wysyłać pani wcześniej list pocztą polską, hehe, ale się doczeka wiadomość miesiąc albo dwa po terminie, jaką pocztą, to znaczy kurierem tazeby. Były równe szanse, kurier poczta polska kurierowi połamę nogi i ręce, a samego kuriera zwiąże, no i będzie poczta działała jak należy, aha tylko nie zapomnijcie się, rozumie królowo, królowa odeszła, zabójczyni i niebieski wstali, oni zapytała zabójczyni, no wiesz nie za bardzo jestem jej podanym, a kłamać nie wypada królowej, ha ha ha, ha no jak mi to z ust wyszło nie mam pojęcia, rozumiem, pokiwała swoją śliczną główką z mądrą twarzą, oj ty biedna raczej się Polsce nie pokazuj, bo co drugi biedak cię wydyma, a nie wspomnę o rządzących, w każdym razie dodał niebieski, wróćmy do twojego miecza, miecz który stworzyłeś jest magiczny i rodowy, tylko twoi krewni mogą z niego korzystać, słyszycie krewni, bieście póki ciepły wara od mojego miecza, krewniaki, powiedziałem ze złym wyrazem twarzy, niebieski się ogarnął i dodał, no i ty oczywiście, a co się stanie jak skorzysta ktoś inny, nie mam pojęcia, ale na pewno nic dobrego, no dobra, a teraz czy może mnie ktoś zaprowadzić do pokoju, żebym się mógł wyspać, wtedy zabójczyni się zarumieniła i powiedziała wpochlając głowę, ja cię zaprowadzę, popatrzyłem na niebieskiego, on tylko zwróci ramionami, no dobrze, wziąłem na siebie większość bagażu i oczywiście przypiąłem swój świeżo utworzony półtoraroczny miecz na plecy do pochwy wcześniej zrobionej przez maga, zabójczyni na początku protestowała, ale kiedy jej wyjaśniłem, że ona ma nam zamian torować drogę, zrozumiała i ruszyliśmy przez zamek, ona milcząca z głową nisko, tylko jak ktoś nam wchodził w paradę patrzyła się na niego, po Zymon uciekał albo się chował pod ścianą, a ja cóż zamyślony szedłem za nią. Przy wielkich trudach, wielu bitwach z zamożną szlachtą o to, kto ma ustąpić w ciasnych korytarzach, dotarliśmy na miejsce, humor zabójczyni, który odzyskała po drodze, znowu przygasł, po czym powiedziała moje komnaty, aha, powiedziałem nic nie rozumiejąc i chcąc iść dalej zobaczyć swoje, ale zamiast tego ona odwożyła drzwi i weszła, no cóż, albo mają mnie dosyć komnat, w co wątpię, albo coś tu nie gra, weszłem za nią i zapytałem, oki to się odśwież i prowadź mnie do moich komnat pokoju, czy co tam dostałem, ona się odwróciła i powiedziała, jako mój mąż będziesz spał ze mną, a to się porobiło, chm, pomyślmy jest ładna, nie jeden by za noc taką zabił, dotąd sam myślałem, że się do takich zaliczam, ale no cóż, jednak nie tylko ona ma honor, co prawda mój jest poszargany i często w niego wycieram nos i inne mniej miłe wydzeliny, ale go mam, więc czas coś wymyślić, aha, czyli mam spać z tobą w jednym łóżku i te sprawy tak ona coraz
Bardzo i zrozpaczona kiwnęła głową. No cóż, kurwa, kurwa, jebany honor. Jebane sumienie, przecież jakbym ją wykorzystał, to do końca życia bym się za to beształa. Chawiec, uważasz, że ja nie mam honoru wcale? A wcale tak, ona się na mnie dziwnie popatrzyła, jakby z nadzejem w oczach. Skoro już musimy być małżeństwem, to nim bądźmy, ale nie od razu. Najpierw jest, z tego co pamiętam, coś jak ostatnia noc kawalerska. Zanim jej nie będę, nie mam zamiaru być twoim mężem, a jeszcze wcześniej jest coś takiego jak zaręczyny. Już je pomijmy, uznajmy, że zaręczyliśmy się jak leżałaś nieprzytomna, a ja cię broniłem. Nagle wrzasnęła, ja cię o to nie prosiłam, wrzasnęłem głośniej, nieważne. Ale okres narzeczeństwa TF, a przynajmniej jeden miesiąc potem przygotowania ślubne, przynajmniej jeden miesiąc jak już mamy być małżeństwem, zróbmy to honorowo, a nie że wyskakujesz mi nagle, a tak przy okazji jestem twoją żoną, a w ogóle to w czym cię pokonałem, skoro tylko uratowałem twoje życie, wrzasnęła. Teraz ona jeszcze głośniej, w tym, że pokonałeś nekromantę, którego ja nie dałam rady. Teraz znowu ja, znów jeszcze głośniej, to było przypadkiem. Chciałem cię, ty. Do pomieszczenia wpadła straż pałacowa. Uprzednio dodam, że chyba nie pukali, a jak zapukali, to razem z drzwiami sześćkątnymi, bo wpadli razem z nimi do pomieszczenia. Co siedzę, jedzę, wróg, krzyknął jeszcze głośniej niż my. No cóż, sam sobie winien, bo nie dość, że wpadł nam w uprzejmie prowadzoną rozmowę, to jeszcze wraz z kolegami wniósł drzwi do salonu, które wcześniej były przedpokoju. No i widok trafił na zły moment, ja go podciąłem, zabójczyni. Przygrzała mu jakimś kuflem z stolu, po czym jego koledzy wpadli na nas w liczbie 20, ponieważ byli nieco nachalni, a do tego chyba uznali, że to zabójczyni, krzyczała. Wszyscy rzucili się na mnie, kiedy oni mieli problemy ze mną. Zabójczyni po dwóch ich obezwładniała. Celne chłopaki przebiegli jej na pomoc, myśląc pewnie, że chce ją penteges, a ona nie chce, a tu jak widać było ciut na odwrót, z zaznaczeniem, że to ja starałem się tego uniknąć. Koniec koców miałem gdzie spać w więzieniu na dole, a zabójczyni, bo w końcu straż pałacowa, kiedy ich liczba doszła do 40, sobie ze mną poradzili i też zauważyli, jak zabójczyni fachowo ogłuszyła co najmniej połowę z nich, po czym ją również złapali. Koniec koców wylądowaliśmy w tej samej celi. Klawisze się śmiali, że takiej nocy poślubnej to jeszcze nie widzieli. Rano, kiedy się ocknąłem cały pobijany, pierwsze co zrobiłem, to rzuciłem siebie nogi. Zabójczyni może się uważać za moją żonę, ale mój to nie wycieraczka. Po czym wstałem i podeszłem do kraty. Po drodze przecierające czy drzwiami od celi stał niebieski. Od razu jak uznał, że jestem przytomny, powiedział: jadę z wami z rozkazu królowej, która w swojej mądrości uznała, że się pozabijacie podro. Aha, kurtralnie wtrociłem, po czym dodałem: długo już ćwiczysz to przemówienie, dobry mak? Najpierw myśli, potem mówi. Aha, a skoro ty jesteś arcymagiem, to stoisz tu już od godziny i się zastanawiasz, jak nam dopiec samego rana. Hahaha, wybuchnął śmiechem. Masz rację, no to dawaj, co tam jeszcze masz w swoim arsenale. No na początek to, że zabójczyni tak się tobą rozczarowała, że musiała sobie 40 h. opas prowadzić, żeby się lepiej poczuć. Pokiwałem głową z mądrą miną. Niezłe, niezłe, ale wiesz, zabójczyni tak naprawdę to tych chłopów musiała sprowadzić, żeby jej się wyrównał do przeżyć ze mną, bo widzisz, może i ona chciała, ale ja byłem zbyt zmęczony, w ten coś mnie złapało z tyłu mojej głowy, a maga jakby chyba to samo, bo zderzyliśmy się obaj z jedną i tą samą kratą. To zabójczyni się ocknęła i powoli zakradła tak, żeby chwycić maga za szatę, a mnie za głowę. No cóż, nalezało nam się po tym, jak się podnieśliśmy z ziemi. Zauważyłem klawisza i najbardziej zrozpaczonym głosem, na jaki było mnie stać poprzez śmiech, powiedziałem do niego, chwytając za kraty: wypuśćcie mnie stąd, ona jest jak zwierzę, tylko by ludzi biła. Całą noc nie spałem i patrzyłem, jak zaznacza swoje terytorium, z nią to do psychiatrycza, a nie z uczciwymi więźniami trzymać. Po czym znowu oberwałem i upadłem, a niebieski zaczął się śmiać z podłogi wstając, po czym dodał w kierunku łowczyni: wybacz mi moje zachowanie. Nie chciałem cię obrazić, tylko tego tu ośmieszyć, wskazał na mnie napra. Nieważne, warknęła zabójczyni. Wstałem i mówiąc do łowczyni, wskazując na tą niebieską mędę: złe wieści, cen tutaj jedze z nami, a ponieważ się uśmiecha od ucha do ucha, ma już plan, jak mamy podróżować. Znowu zabójczyni warknęła: z czyjego rozkazu jaśnie nam panującej, odpowiedział niebieski, podając jej zwinięty rulon. Po czym dodał do strażnika: może byś takich uwolnił, bo widzisz, on miał trochę raci i uwupiekna dziewczyna zaraz go prawdopodobnie zamorduje na miejscu, a tak będziemy mieli równe szanse, że uciekniemy. Strażnik rzucił klucze niebieskiemu i uciekł. Niebieski je złapał i odważył drzwi, mówiąc pod nosem: kurde, tylko żartowałem. Zabójczyni przestała czytać i powiedziała do niebieskiego, jaki jest plan. Niebieski zaczął nam go wyjaśniać, z czego przestałem słuchać. Po słowach zabójczyni przebierze się za moją służkę, po czym zacząłem się śmiać, patrząc, jak mak jest duszony. Kilku chwilach, kiedy to plan się zmienił wraz z wyrazem i kolorem twarzy maga, doszliśmy wspólnie do wniosków, że ja z łowczynią będziemy udawać zamożną parę, a mag będzie naszym lokajem. Prawda, że niezły plan, kto by podejrzewał, że jakikolwiek mag by się na to zgodził. Dodam, wiece, kto by podejrzewał, że zabójczyni wygląda tak świetnie w sukni i że potrafi się zachować jak dworka. Po 4 godzinach wyruszyliśmy w dyliżasie. Zabójczyni na początku w sukni robiła jakieś dziwne wygibasy, co chwilę się poprawiała i siadała inaczej, ale po kilku godzinach jazdy się uspokoiła, a zresztą chlera wieczy się uspokoiła, bo ja się wyniosłem z karety i siadłem obok niebieskiego i zagaiłem, żeby sprawdzić, na czym stoi. Wiesz, ty on chyba lubisz, niebieski z uśmiechem na twarzy przyznał mi racie i dodał, że mnie też polubił. Kurde, i gadaj tu z człowiekiem, mam na myśli lubisz, lubisz, no wiesz, niebieski zmrużył oczy, a masz na myśli lubię, w sensie chciałbym ją bzyknąć tak, czy być z nią na stałe. Cholera, co za subtelność, no jedno i drugie, pierwsze to i owszem, ale życie mi miłe, a do swoich genitalów też się przyzwyczaiłem, a co do drugiego, to powiem to tak, Boże uchowaj, a co z tobą, powiedziałbym ci, ale pewna kwistowłosa jedza przestała robić wygibasy, to znaczy za nas słucha. Po czym hurgot znowu się zaczął. Po kolejnych kilku godzinach dojechaliśmy do karczmy, weszliśmy do niej w następujący sposób: najpierw niebieski, potem ja.
Niosąc zabójczynię jak robili to dawni jaskiniowcy, a to z powodu tego, że zabójczyni pomyliła sobie bukłaki z winem z buklakami z sokiem i przez całą podróż lała nieświadomie. A co ważniejsze, o co był naprawdę wkurzony Mak, to, że ładując je do Delizasu subtelnie ogołociła zamek z ponad połowy wina, a my i tak nie możemy go zabrać dalej, bo nam wody braknie. Niebieski podszedł do karczmarza niezwykle zdziwionego: pokój dla... Tu ja się wtrociłem, popychając Niebieskiego na bok, i powiedziałem po cichu do karczmarza: ujmę to w dwa słowach, nie widziałeś mnie ani mojej dziwki i dasz nam od razu dwa pokoje i o nic nie będziesz pytał, chcę się tylko zabawić i jutro wyruszam, a zamian zostaniesz sowito wynagrodzony. No i jest marchewka teraki, a zdradzisz mnie przed moją żoną albo kimkolwiek innym, jesteś trupem. Po czym po odczekaniu chwili wziąłem jeden klucz, mówiąc po cichu groznym głosem: drugi jest dla mojego sługi, on ci również zapłaci. Wziąłem ją na piętro i rzuciłem na łóżko. Dodam, że mieliśmy tylko jedno wiec, lekko ją rozebrałem, nie do naga ani nic z tych rzeczy, tak żeby wygodniej się jej spało, zostawiając ją w samej bieliznie, staniku, stringach i w halce. Dodam przy tym, że byłem tak wkurzony, że zajrzałem tylko raz w miejsce niepowołane, po czym ją przykryłem, bo było dosyć zimno, po czym ją zostawiłem, mówiąc: ażeby cię jutro kacmaden gameczył, cholero jedna. Po czym przeniosłem się na fotel w celu usunięcia. Po jakiejś godzinie do pokoju wtargnęła straż miejska z łukami w ręku wycelowanymi we mnie. Ten na przodze niemile się do mnie uśmiechnął, a kątem oka zauważyłem karczmarza. W tym samym momencie zostałem uderzony pałką przez przywódcę zgrai straży miejskiej, po czym się kulturalnie podałem: ciekawe, co byście w takiej sytuacji wy zrobili, kilku chłopa celuje w was z łuków. Z grotami z metalu, będąc odprowadzanym przez straż miejską, usłyszałem, jak karczmarz wraz z swoją żoną próbowali docucić zabójczynię, mówiąc do niej cicho i dodając, że już jej nic nie grozi, ten zły typ już został od niej zabrany, a drugiego ściga straż na odchodnym. Usłyszałem, jak karczmarz mówi, że przyniesie jej coś do picia. Kurde, tylu ludzi jest na świecie, tyle karcz, tylu karczmarzy, a ja musiałem trafić na uczciwego. No co za niefart. Kiedy dotarliśmy do więzienia, Niebieski już tam był. Dostałem cele naprzeciwnie mu i w ciszy pod bacznym wzrokiem Niebieskiego bez słowa poszłem spać na swoją tryczę. A tak nawiasem, Niebieski był chyba nieco wkurzony, obudził mnie łomot pałyki o kraty plus KSZ, pyk wstawać obi boki. Po tym jak wstałem, klawisz otworzył drzwi od celi mojej i Maga. Obaj nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale posłusznie poszliśmy za klawiszem. Klawisz odprowadził nas do kopalni, po czym wszedł do jakiejś budy i wyszedł z niej z jakimś człowiekiem. No mam dziś dwóch, którzy wyglądają zacnie, panie, proszę spojrzeć na tego. Same mieśnie pokazał nam, nie potem na Niebieskiego, a ten pisać i liczyć umie sam, żem widzali, jak książkę miał w ręku, powiedział: 200 sztuk srebra. Wtedy ja się wtrociłem, mówiąc do Niebieskiego: wiesz co, ta cała heca z przebraniem to był głupi pomysł, od tej chwili jedzemy jawnie. Niebieski, patrząc się na mnie: wiesz co, właśnie zniszczyłeś cały subtelny plan jaśnie panującej, bo ci się pracować nie chciało, przyszłaby zabójczyni i wyjaśniła sprawę, a i by było po problemie, a tak nie pozwoliłem gadać, krzyknął nadzorca niewolników, zamachując się na mnie. Oberwałem dosyć mocno jakimś kijkiem z kawałkiem skóry na końcu. Dodam, że nie byłem związany. Sekundę po tym, jak zdziwienie opadło z mojej twarzy, uśmiechnąłem się i sięgnąłem odruchowo za plecy. I dziw nad dziwami, on tam był, pożeracz dusz był na moich plecach. Chwyciłem rękojeść i przystawiłem ostrze do gardła nadzorcy. A może ja mam zrobić wymach, co w tym samym czasie Niebieski, dzięki swej potężnej mocy i latom szkoleń magicznych, podstawił nogę uciekającemu klawiszowi. Wzięliśmy linę, która leżała nieopodal, i zaczęliśmy wiązać palantów, ale w trakcie tego przyjemnego zajęcia dobiegł nas KSZ, tyk z budy, z której wyszedł nadzorca. Szybko ruszyłem w jej stronę, mówiąc do Niebieskiego, żeby dokoczył. Wbiegłem do środka, a w środku na łóżku była przywiązana chyba 15-letnia, w sposób jednoznacznie mówiący, co nadzorca z nią robi. Szybko ją rozwiązałem, po czym zapłakaną otuliłem pościelą z łóżka i przytuliłem, mówiąc, że już wszystko będzie dobrze, zły człowiek nie żyje. I tak przez kilka minut ją uspokajałem, do momentu, kiedy wszedł Niebieski. Zgadnij, że z zabójczynią smokuj. Widząc mnie, oboje się zatrzymali, a ja jakby nigdy nic, spojrzałem na zabójczynię i powiedziałem: możesz z nią przez chwilę zostać, ja i Niebieski mamy coś do załatwienia z tymi na dworze. Zabójczyni tylko kiwnęła głową, a ja i Niebieski wyszliśmy. Kiedy byliśmy już na zewnątrz, do dwa trupo przychodzi mi o tych dwa, co ich związał Niebieski. Dotarły posiłki w charakterze 8 strażników więziennych. Klawisz, patrząc się na mnie, uśmiechnął się i powiedział: przepraszamy za kłopot, zabójczyni nam wszystko wyjaśniła. Cicho i do drzwi w stronę zapytałem Niebieskiego: czy niewolnictwo w waszym kraju jest legalne? Odpowiedział również szeptem: nie, ale jest tolerowane. A czemu pytasz? Bo mam zamiar ich zabić i nie wiem, czy potem schować się w lesie, czy to olacz. Nie przejmuj się, jak coś to zrobiłeś za zezwoleniem magów wody, inaczej magów sprawiedliwości. Aha, już dodałem głośniej, robiąc zamach zabójcom dusz w nadzorce niewolników. W tym samym czasie Niebieski wystrzelił swojego kosturu, a tak Niebieski miał teraz kostur, nie jakąś różkę, olbrzymią walę, która zamieniła się pod koniec w sopel, przebijając dwa z nich, a ja doskoczyłem do najbliższego, ciąłem raz, potem do następnego i kolejnego. W sumie ja zabiłem 6, a Niebieski 4. Mówił potem, że dał mi się wyszaleć, ale chyba też był zdziwiony moimi umiejętnościami, bo jeszcze jeden głowa nie opadła, dobrze, do ziemi już leciały kolejne dwa, ale no cóż, byłem lekko wkurzony, a straż miejska nawet nie zdążyła wyciągnąć broni. Po tym jakże słusznym incydencie zabójczyni doszła do wniosku, że nie nadaje się na opiekunkę do dzieci, bo niespełna 5 minutach od opuszczeniu przez nas kopalni dziewczynka znów zaczęła płakać, tym razem, że chce do domu. Oczywiście uwolniliśmy również resztę więźniów, zaczęliśmy odprowadzać dziewczynkę do domu. Okazał się nim być dobrze nam znana karczma. Przed budynkiem akurat stał karczmarz. Kiedy nas zobaczył, pierwsze jego słowa zmiały och, nie, potem poleciała do niego mała, bo tak ją sobie w myślach nazwałem, i się do niego przytuliła, a atmosfera między nami zgasła. Zabójczyni i Mak czekali na mój ruch, chcieli się przekonać, jak postąpię, a ja w swoim stylu zrobiłem coś bardzo niespodziewanego. Pokazałem na karczmarza palcem i powiedziałem: tytuła chudro, jedna ty obi boku jeden, jakżeś wynajął nasze pokoje straży miejskiej, to czałby nas odesłać do innego zajazdu, a nie zamawiać nam eskortę od razu zbrojną, a poza tym gdzie nasza wczorajsza kolacia była przecież w cenie pokoju. Po czym upadłem na kolana i zacząłem się głośno i wyraźnie śmiać, a moi towarzysze tak samo. Kilka dni po wyjeździe z karczmy dojechaliśmy
Do zamku dodam przy tym, że jednak dalej udawaliśmy tylko tym razem zgodnie z prawdą, a śmiechu byla co nie miara, albo łowczyni zaczęła bić chłopów z karczmy, przy czym dodam, że wygrywała, a jak szala przechodziła na stronę wieśniaków ja, albo mak się wtrocaliśmy kulturalnie wywalając za dwie resztę towarzystwa ja za pomocą miecza i groznej miny niebieski za pomocą nocy ciała wzmocnionego magią raz nawet wyrwał filar podtrzymujący sufit i zagroził, że zniszczy. Karczmy, jeżeli wszyscy z niej nie wyjdą w liczej, to mnie i zabójczyni, albo niebieski, kiedy w jakimś mieście oblezli go bezdomni, bo zaczął rozdawać na prawo i lewo pieniądze, dodam, ze wcześniej nigdy się tak nie nawalił jak wtedy, a przez resztę podróży siedział z bolałą miną, ale no cóż, w końcu udało nam się dojechać do zamku Derwa. To ten zamek, spytałem niebieskiego, nie to ten trzy od lewej, piłeś coś tylko klina, aha, w każdym razie jak my się tam dostaniemy nie ma problemu, mam listy uzatelniające, a poza tym mam pismo od królowej, pokaż, wyciągnął jakieś papiery za koszuli, szybko mu je wyrwałem, po czym siadłem z Delizasu i podeszłem do bramy mak, no cóż, przewrócił się na siedzisku ważnego i usnął, sekundę później z Delizasu wysiadła zabójczyni już w swoim normalnym stroju. I podeszła do mnie, wchodzimy czy poczekamy, a zwycze zwieje zresztą, czym on się znowu tak nawalił, pamiętasz beczki z wodą, które braliśmy w ostatnim mieście, tak kiwnąłem głową, jedna z nich nie była z wodą, a on leczył się klinem i nie poczuła, ty nie chciałaś mu psuć humoru, tak? Dokładnie, hehe, zaśmiałem się waląc w drzwi, wiesz, że jak wyczerz wieje to się zorientuje, wiem, ale wtedy będę już pod ochroną króla, aha, a on jest zbyt lojalny, żeby ci wyciąć jakiś kawał, tak nie wiem, zruszyła ramionami, w tej chwili odwożyła się małe okienko w drzwiach, kogo niesie się najemnika wraz z małżonką, złapałem szybko zabójczynię tak, żeby było ją dobrze widzieć i przyciągnąłem do siebie, ona najwyraźniej była tu dobrze znana, bo strażnik bramy. Z otwartymi ustami przez chwilę się zagapił, ocknął się, dopiero kiedy ja wylądowałem na glebie, zabójczyni, dobrze znów cię widzę, ci jesteś pierwszą dobrą nowiną od kilku dni, odwożył bramę i serdecznie uściskał zabójczyni po przyjacielsku, dodam, przy czym zauważyłem, że jest dosyć podeszłym wieku, a następnie skazał na mnie i spytała ten to kto to mój mąż, no i strażnika znowu zatkało, a ja wstałem i pokazałem na śpiącego woznicę, a ten tam tak, ten to arcymag wody, jeden z kręgu sprawiedliwości czy coś w tym stylu, niebieski się ocknął, ziewnął, mruknął, że chce kolejnego klina i poszedł spać dalej, w tym momencie staruszek chyba zmienił pogląd na świat, bo kiedy powiedziałem, żeby pomógł mi zdjąć maga, a potem zaprowadził mnie do króla, to tylko kiwnął głową, chyba miał już dosyć na dłuższy czas, no i szliśmy do króla bardzo barwnej kompanii, na czele zabójczyni torowała nam drogę przez strażę, za nią ja i strażnik razem ze mnie wlekoc maga do króla, kiedy tak dotarliśmy do sali tronowej, razem ustawiliśmy się w szeregu w kolejności po lewej zabójczyni ubrana w strój wojenny z dwoma mieczami u pasa i nie mam pojęcia jaką liczbą przywieszonymi wokół ciała nożami, a oprócz tego łuk i kołczan na plecach, po prostu oprych na zlecenia, obok stałem ja w nieco poplamionym ubiorze szlachcica, a tak zapomniałem, między nami leżał mak w stroju Menela, żeby to było mało tutejszy. Mak w czerwonej szacie chyba go znał, bo tylko na niego się patrzył ze wzrokiem tak zdziwionej naiwności, że warto by było mu rąbnąć wodkę, ale no cóż, nie te czasy, nagle jakiś cymbał zagrał na trąbce, a wszyscy oprócz mnie i maga padli na kolana, ja no cóż, nie mam nadal zamiaru się nikomu kłaniać, a mak już spał w najlepsze, król tylko spojrzał na mnie i wydał wyrok, ścioć zuchwalca, a pijaka wychłostać, nie widzicie, zaczekam na córkę aż przyje. Tu się zamknął, rozłożył ramiona w stronę zabójczyni i krzyknął, kochanie, a ona jak ten pies skoczyła w jego ramiona, krzyczo co i czy, byłem tak zdziwiony, że prawie przegapiłem moment mojego ścicia, mówię prawie, bo w ostatniej chwili pojawił mi się miecz na plecach, a rękojeść mojego miecza odbiła ostrze gwardzisty, a potem jakoś tak już poszło, pamiętam tylko, że poraniłem kilku gwardzistów, a nawet dwa wyeliminowałem na dłuższy czas celnym uderzeniem łokcia i buta, wtedy mak w czerwonej szacie rzucił we mnie czymś i wokół mnie powstała ognista klatka, nie wiedziałem czy mu zekować czy rzucić w niego mieczem, wtedy król przemówił, dosyć tego kochanie, popatrzył na łowczynię, wytłumaczni co tutaj się dzieje, a ja tymczasem wyjąłem listy i wiadomość od królowej i rzuciłem je pod nogi króla, po czym spokojnie usiadłem sobie w klatce z ognia, nic sobie nie robiąc z oburzenia na ludzkich twarzach, wtedy łowczyni zaczęła mówić, ten tam w klatce pod żadnym pozorem nie może umrzeć, ponieważ kiedy umrze nasz wróg podwoi swoje siły, a poza tym jest moim małżonkiem, nie wiem co trafiło króla mocniej, pierwszy powód czy drugi, ale kntyłmy, przegrałam z nim w sposób hambiocy, on uratował mi życie, a nie mogę go zabić, poza tym już go nie chcę zabić, teraz to mnie trafiło i wyglądaliśmy podobnie z królem, ale ja się tak nie hambilem i miałem tylko letko otwarte usta, on rozdzabił pyski jakby chciał ziewać, a tak poza tym jak tylko wyjdę z tej klatki od razu idę do nieba po swój zdrowy rozsądek i wezmę go podwójnie, bo dla łowczyni no a raczej potrójnie dla niebieskiego też, bo się nagle w totalnej ciszy obudził, wstał i zaczął zaczepiać zabójczynię, czy nie ma może klina na poprzedniego klina, bo mu się ręce czesą i głowa boli, a i dodam, że nawet nie zauważył króla, dopiero jak zacząłem się śmiać w klatce na całego zorientował się, że jest coś nie tak, oglądał się, zobaczył króla i upadł na kolano, mówiąc, wasza świeconocamości, przybyłem z listami i z wiadomością od królewskiej kurwy, znaczy królowej, ale mi je ukradli podstępni zbójcy w liczbie 30, nie miałem z nimi szasi to żadnych, ale jasnie nam parowóz przekazała mi ją słownie, a wiec rycytułę po pierwsze upadł i znowu usnął, a ja w głos na całego jak tylko mogłem najgłośniej, ale się porobiło, król wrzasnął, cisza, pokazał na zabójczyni, ty zostajesz, popatrzył na mnie, reszta won, odwołuje wyroki na tych dwóch, dopóki ich nie przemyślę, zanim mak zdążył zdjąć zaklecie, ja szybkim zamachem próbowałem uderzyć w kraty z ognia, zamiast tego kraty zostały ułonięte przez miecz. A ja spokojnie podeszłem i podniosłem niebieskiego, przy czym dodam, że czerwony podszedł mi pomóc i razem go wynieśliśmy z komnaty, czerwony zaprowadził mnie razem z niebieskim do pomieszczenia, gdzie znajduje się technoportal, podszedł do niego i stworzył jakąś miksturkę i pokazał na niebieskiego, otwórz mu usta, zrobiłem tak, on wlał niebieskiemu zawartość fiolki do ust, niebieski w niespełna chwilę potem wyczerzwiał, kurde, mieć taki specyfik w moim świecie.
Ach, zbiłbym majątek, kiedy niebieski doszedł do siebie od razu. Powiedz do mnie, czy mógłbym wyjść na chwilę z pomieszczenia? To sprawy magów. Oczywiście, że nie, to wy wyjdziecie. Ja mam coś do załatwienia z tą statuetką nimfy wodnej, a wy sobie idźcie. Magowie wyszli, a ja podeszłam i przyjrzałem się bliżej statuetce. To raczej była statuetka nimfy ognia, ale nieważne. Położyłem rękę na jej ręku i głowę do głowy, po czym usłyszałem głośne: nie za mną stał niebieski. Co ty znowu chcesz zrobić? Ostatnim razem prawie zginąłeś. Spadaj do czerwonego. To co mam zamiar zrobić, to tylko kilka ubrań zadnych mieczy. Obiecuję. Niebieski nieufnie znowu wyszedł, a ja wróciłem do wcześniejszych rozmyślań. Jednak zrobię sobie ubiór tak jak powiedziałem, ale nie tutejszy. Zacząłem od ciężkich butów, czarnych traperów, potem czarne bojówki, a kiedy skoczyłem, wyglądałem jak z filmu Łowca. Stworzyłem nawet okularki przeciwsłoneczne i pukominiarkę na twarz z fantazyjną białą czaszką. Kiedy skoczyłem się ubierać, wyglądałem jakby Leon zawodowiec. Nie dorastał mi do pięt. Te słuszne myśli podziwu przerwał mi czerwony, który się na mój widok wręcz cofnął, a ja no cóż, uśmiechnęłem się do niego i założyłem półkominiarkę i okulary na twarz. Poprawiłem miecz, a czerwony się odezwał: król cię wzywa. A co z niebieskim? Z kim? Magiem wody jest już u niego. Poszłem za czerwonym, a ludzie tak jak przed magami zaczęli schodzić mi z drogi. Fajne uczucie. Kiedy doszliśmy, pierwsze co zauważyłem, to to, że niebieski błaga króla o przebaczenie, a potem nastała martwa cisza na mój widok. No nieźle się spisałem. Ciekawe co na to zabójczyni. O dziwo, nie było jej w komnacie, a przynajmniej ja jej nie zauważyłem. Po kilku uderzeniach serca coś mnie od tyłu dosyć mocno romnęło i upadłem. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem zabójczynię nieźle wkurzoną. Po jakie licho ubrałeś na siebie szaty, nekromanty, imbecylu, prawie cię zabiłam. Kulturalnie się podniosłem, patrząc z niewinną miną. Kurde, dzięki za informację, do czego się upodobniłem, ale w moim świecie to strój łowcy zła. Hehe, jak tak dalej pójdę, to za kilka dni się pogubię w tych wszystkich kicach i tytułach. Zanim piękna głupia czerwonowłosa zdążyła wyjaśnić, a właściwie pojąć, czy znowu się wygłupiam, czy mówię poważnie, król się wtrącił: wy tam cisza. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał ten taki krótki zwiastun mojej książki. Z powodów niezwiązanych ze mną, bo kurde, kotowi odbiło i mojej matce też. Będzie zaraz wojna w domu, dlatego niestety nie mogę wam puścić dalej. No, bywa. Ale następna część już wkrótce, więc strzałeczka.